Awans z drugiego miejsca z grupy B. O, już widzę, że jest ciekawy, niebanalny początek. Włączmy dźwięki. Włączmy wszystko. Okej, okay, w górnym lewym rogu w kolorze niebieskim Hero Marine z Niemiec, drużyna Mausport, w dolnym prawym rogu drużyny Blazer z Kilos z Rosji. No już ciekawy właśnie start. Już nietypowo, już nieprzewidywalnie troszkę. Bo po raz pierwszy chyba dzisiaj widzimy Niemca, który będzie grać takie proxy. No nie, wcześniej jakoś sobie tego nie przypominam za bardzo, żeby robił tego typu taktyki, bardziej z głównej bazy grał. No a teraz chcę narzucić tempo, chcę trochę wybić rywala z rytmu. Aha, jeszcze sorry, tutaj te balansowanie dźwiękiem, już teraz nie będzie tak głośno. Mam nadzieję, że uszu nikomu nie urwało. Także przekonajmy się, co takiego Hero Marine skonstruuje. No wszystko zapowiada jakiegoś w miarę szybkiego Reapera, który będzie miał właśnie Skillosa we wczesnej fazie rozgrywki troszkę rozproszyć. Ciekawe jest, że tym razem Skillos nie robi tutaj żadnej barykady ani nic takiego. Tylko robi pylona właśnie z gatewayem w tym miejscu. I to też nie jest w zasadzie taka barykada, bo tutaj też jest znowu przejście między gatewayem a pylonem. Tak trochę średnio. No ale dobra, późny zwiad, znaczy w zasadzie brak zwiadu póki co. Zobaczcie, jak w ogóle swoje SCV wysyła Hero Marine, tak żeby wydawało się, że ona przyjechała z górnego lewego rogu, a nie z dołu. Bo to też jest oczywiście informacja dla Protossa, jeżeli SCV wjedzie tędy, a tędy. No bo to oznacza, że jest spora szansa na jakiś ukryty budynek właśnie mniej więcej w tej lokalizacji albo na godzinie 6 i trochę dalej. Także chce być też sprytny Niemiec. No i póki co w miarę to chyba idzie po jego myśli. Jest Reaper, jest Adeptka, oczywiście przyspieszenie rzucone w tym miejscu. No jest też w miarę szybka fabryka, więc to nie jest też taka właśnie jakaś bardzo ekonomiczna rozgrywka ze strony Hero Marine, przynajmniej na początku. No spodziewam się tej drugiej bazy. Oj, pierwsza probka zniszczona, bardzo ładny początek. Jeszcze jedna by się przydała, może no tak ze trzy nawet to jest w zasięgu Hero Marine, myślę, że spokojnie. Tutaj jest przejście. O, ale idealnie zablokowała probka to przejście, ładne mikro z Kilosa. No i finalnie, wow, jedna probka, to dobra obrona. To jest dobra obrona dla Protossa. I już jest reakcja w postaci Robotics Facility. Ach, on jednak nie gra w amerykańskim WCS-ie, serio? Widziałem, że się awansował. O, okej, to trzeba będzie tutaj zaktualizować informacje a propos tego całego Gym Risinga. Bo się dostał do WCS-a amerykańskiego, z tego co pamiętam, a to jakoś zrezygnował. Jest informacja dla Skillosa kolejna, że jest ekspansja budowana, że jest Tech Lab. No i zapewne Cyklon za chwilę wyskoczy. Bardzo ładnie ustawione Stalkery. Ale informacja dla Niemca będzie chyba też, tak, jest, zauważy za chwilę znowu tej technologii. Nawet zniszczy może probkę jeszcze. O, nie trafił, ale granat, panie, taki granat to na klatę Skillos przyjmuje codziennie. Nawet nie padła ta probka, no, trochę szczęście. Łącznie dwa Reapery za dwie proby. Myślę, że zadowolony jest mimo wszystko Skillos. Baraki oczywiście już wracają do bazy Hero Marina. Cyklon, Observer. O, wow, okej, to mi zaimponował teraz Hero Marine, że zauważy tego Obserwatora również. Bardzo ładnie. Tak się zastanawiam, czy ten Cyklon to nie jest za mało, bo jakby teraz dobrze zaatakował Skillos, to spokojnie te trzy Stalkery, a z Adeptką to już zwłaszcza zniszczą tego Cyklona. Banshee z Cloakiem, aż jak niebanalnie. To jest w ogóle świetny manewr. Hero Marine zniszczył Obserwatora, więc teraz Skillos nie ma szansy, żeby dostał informację o tych Cloak Banshee. Po prostu nie wie, no. Na ślepo, jak detektyw Rutkowski teraz musi grać. Skillos. No ale mimo wszystko będzie dalsze wejście. Tak, tutaj jest jeszcze Siege Tank nierozłożony. Oj, teraz będzie za późno na rozłożenie. Wchodzi agresywnie. Tak jest, zamknięta rampa. No musi się tutaj ratować jakimiś tanimi chwytami. Banshee oczywiście już na kontrataku. Bateria może troszeczkę pomóc. Zobaczymy, jaką reakcję pokaże nam Skillos. Siege Tank rozstawiony.
Myślę, że w miarę dobrym miejscu. Jest niewidzialność opracowana. Potrzebni obserwatorzy. No w sumie niby dobrze rozstawiony Sichang, ale jednak te dobudówki teraz z kolei nie są chronione. Przejście do głównej bazy Banshee. Sporo probek padło, ale też sporo SCV. Oj, tutaj fantastycznie kolejna Banshee padła. No nie wierzę, czyżby Hero Marine miał przegrać ze Skillosem już tę pierwszą mapę. No zapowiada się bardzo nieciekawie dla Niemca. Zwłaszcza, że już Protoss buduje swoją trzecią bazę. Tutaj wszystko jest elegancko obserwowane. Ale też ładny skan. Kontroluje sytuację z Skillos. On też bardzo fajnie, bo zagrał troszeczkę inaczej. Zagrał te szybkie robo. W ogóle to też wydaje mi się, że już była reakcja... Oj, chwilę. Cztery stalkery łącznie padły. No też były tutaj straty z Skillosa, ale wracając do mojej myśli, wydaje mi się, że to robo też było odpowiedzią w pewien sposób na te proxy baraki. Dlatego, że on, no wiadomo, że zanim te baraki wrócą do Terrana, to dużo czasu mija i też ta piechota nie jest cały czas budowana, więc faktycznie jakiś taki atak, który tutaj wykonał Skillos, ma większą szansę powodzenia. No i tak było. Tak po prostu było. Fajnie, zmienił swoją taktykę z tego, co nam pokazywał poprzednio. No, ale teraz też Hero Marine wyrusza na mapę. Tego Protoss, no w sumie nie wiem, czy widział, czy nie widział. Tutaj Warpist przelatuje, widzi wychodzące jednostki, więc jak najbardziej może się tego spodziewać. Kolejny pylon zagrany, kolejne gatewaye też dodawane. Oj, te na froncie to są bardzo dyskusyjne gatewaye, one mogą zaraz przeszkodzić Skillosowi. Tak jest, jest kolejna walka. No ale musi bardzo uważać Skillos, nie ma jeszcze szarży, ona by się bardzo przydała oczywiście. Tutaj kilka jednostek było przechwytywanych gdzieś po drodze. Dwie CV stracone, czeka Skillos, probki teraz narażone na już nawet ogień Siege Tanka. No i spróbuję Hero Marine tym chyba jedynym atakiem, który ma szansę... O nie! Szarża! Zatrzymana! O, fatalnie, fatalnie. Chyba nawet z propkami musi zaatakować to Skillos. Immortal atakuje Siege Tanka, ale piechoty jest po prostu tutaj zbyt dużo. Ona za szybko niszczy zeloty, za szybko niszczy w sumie wszystko. No miazga! Wow! No jednak Hero Marine. Idealnie dobrą taktykę do sytuacji. Troszkę może zbyt łapczywie, zbyt zachłannie Skillos. No i wystarczyło. Jeszcze końcówka. Z clean feedu. No, jakieś tam lekkie dobijanie. Dobry pomysł Hero Marina, bo już tutaj tak, no granie takiej dłuższej gry byłoby bardzo trudne. Był po prostu trochę do tyłu. Może nawet bardzo. No ale kontratak perfekcyjny. Cały czas robił armię. No wydawało się, że tak dużo tracił. Nawet, no właśnie, też pamiętajmy, że jakaś jedna Banshee, czy może nawet dwie padły. Nam jedna na pewno w ekspansji Hero Marina. Jedna też uszła z życiem. Jakby, no jakby to wszystko też poratował Hero Marine lepiej, to ten atak jeszcze byłby mocniejszy. Ale też wydaje mi się, że jakby Skillos tak bardziej zdecydowanie wjechał do Niemca, to też by może i nawet wygrał tym pierwszym, no takim w sumie kontratakiem, no bo pierwszym atakiem był Reaper. I też można by łatwo wygrać. Tylko no trzeba było załadować Stalkery do Warpisma i zrzucić je na Siege Tanka, ale to też nigdy tak nie wiadomo, co tam do końca w bazie Terrana jest, więc trochę się Skillos tego obawiał. Ale myślę, że jakby zobaczył replaya, no to by się wkurzył. Bo spokojnie mógł tam jeszcze bardziej przydusić. Atak jest w plecy. Ready, ready. Dobra, zawodnicy gotowi. Tak, albo Niemiec, albo Rusek. Naprawdę Jim Rising awansował, ale się wycofał? To jest turbo dziwne. Przecież jest nieduża szansa, żeby chyba doszedł do Ro... Chociaż nie no, w sumie jest szansa, żeby doszedł do Ro6. Więc może faktycznie musiałby gdzieś potem jechać. Ej, ale faktycznie... Nie no, jest Jim Rising w grupie D. On się wycofał, ale z turnieju we Włoszech, z Clash Casters Invitational. Oj, chwila, bo StarCraft mi się tutaj zastanawia. Mam nadzieję, że wszystko... O, dobra, wszystko chyba będzie dobrze, uff. No i ruszamy. Kolejna mapa, kolejna konfrontacja.
tym razem z przewagą Niemiec. W dolnym prawym rogu właśnie Hero Marine, drużyna Mousesports, w górnym lewym rogu Blazers, Killows, Rosja. No, miał świetny start w tej grupie z Killows, wygrał swoje pierwsze starcie właśnie z Hero Marinem, potem mecz z Maną, no taki chwiejny. No a teraz już może odpaść nawet z tej grupy. No, faworytem myślę, że był Mana i Hero Marine, ale na pewno Shadown i Killows nie byli bez szans. No ale finalnie może widocznie musieli wygrać i Mana i Hero Marine, weterani StarCrafta. Na szczęście miejsce Polaka w dalszej fazie turnieju jest już zabezpieczone. Jutro miejmy nadzieję, że kolejny Polak, czyli Elazer, Mikołaj Ogonowski z drużyny AGO, będzie też w stanie przedostać się zgrabnie do kolejnej fazy turnieju. Nawiasem mówiąc właśnie, kolejna faza turnieju będzie już za dwa tygodnie, a za tydzień też kolejne cztery grupy, także od czwartku do niedzieli przez najbliższe trzy tygodnie o 16:00 będą zmagania World Championship Series Winter. Taktyki Hero Marine jeszcze za bardzo jakoś nie wybrał. No, znaczy wybrał, żeby nie zagrać Proxy. Proxy Reapera, Killows, cały czas swoim stylem Killows, bez zwiadu. No ale obronę naprawdę miał mega dobrą na taktykę, nie wiem co na poprzedniej mapie. Jedna, czy tam potem dwie probki za dwa Reapery, to była dobra rzecz. Fabryka zagrana. Minimalnie tak oddalona od baraków, ale jeżeli adeptka by się tutaj skończyła, to ona też zauważy tę fabrykę, więc w sumie do końca rozumiem może jakiś tutaj jego tok rozumowania. Albo po prostu fabryka nigdy ma nie dostać reaktora i tylko zagrać jakąś minę czy Heliona. No i jest już wybór Killowsa. Znowu Twilight Council. O, myślę, że na tej mapie zdecydowanie jest to dobra technologia. Można i Stargate'a, i Blinka raczej zagrać, ale jednak ten Twilight jest niezły. Zaskoczył trochę Hero Marine atakiem na poprzedniej mapie Killowsa, bo Killows właśnie przyinwestował w ekonomię po tym wszystkim i tutaj nagle atak. A Hero Marine raczej właśnie tak słynie z takiego stylu, że on siedzi w bazie po prostu. Jak może, to siedzi. I to też nam pokazywał w sumie w poprzednich dzisiaj starciach, że wolał dostawić tę trzecią bazę i dopiero potem robić coś innego. Tutaj w ogóle była próba blokady probką tego Reapera, ale Reaper też może podskoczyć na granacie, jak w jakimś Quake'u. No i to też właśnie było fajnie wykonane. No tutaj błąd w sumie z Killowsa, ale no, udało mu się chociaż urwać SCV-kę, bo adeptka i tak by padła. Także to nie było złe. Reaper też uszedł z życiem. No tak, myśli i mamy Robotics Facility. Czyli no tak dokładnie to samo otwarcie, które widzimy od już nie pierwszy raz dzisiaj. Ale czasami jest to szarża, czasami jest to blink, tym razem blink, bo mapa duża i też na takiej mapie myślę, że takich bardzo szybkich właśnie wczesnych ataków z Siege tankami nie zobaczymy, natomiast zobaczymy po raz kolejny Cloak Banshee. No i to też się jak najbardziej może udać. Może takiego bardzo wczesnego ataku z Sishankami nie będzie, jaki widzieliśmy od Hero Marina na Cyber Forest, bo wtedy to było w piątej minucie, z tego co pamiętam, wyjazd trzech czołgów, piechota, jakiś medivac. Teraz woli coś innego zagrać Hero Marine, zresztą no właśnie coś podobnego co na poprzedniej mapie, bo Banshee też w takich atakach mają całkiem fajne dodatkowe obrażenia. I cyk, chyba trzecia baza. No, Killows niezmiennie. Bezpiecznie, bo jednak przyzywa najpierw Stalkery, dopiero potem stawia trzecią bazę. Ma ich łącznie 6 obserwator. Pierwszy obserwator oczywiście do przeciwnika. Mimo że jest Banshee już niedaleko, że ten cloak się kończy, to i tak lepiej wysłać pierwszego przeciwnika do rywala, żeby mieć dodatkowe informacje. I tak drugi obserwator powinien zdążyć wyjść, zwłaszcza jeżeli by tu rzucił jeszcze jakieś przyspieszenie. Oczywiście Banshee do tej pory nie była ani razu zauważona. No i obserwator leci do głównej bazy, to też ma znaczenie. Także probki będą musiały uciekać pewnie pod baterię i też wtedy nie powinno tego tutaj specjalnie dużo zginąć. O, ciekawe. Hero Marine zrobił tylko... A nie, sorry, jest druga Banshee. Ale gdzie jest ta druga Banshee?
Ach tutaj, ale jakoś taka spóźniona. Nawet bym powiedział, że bardzo. No ale spróbuję. W dwa miejsca Cloak Bunch i tutaj ładna kontrola też swoją drogą Niemca na mapie. Jednostki patrolują o dwa miejsca, w których mógłby Skilos wyjść na mapę. No i zobaczmy, czy ten obserwator zauważy właśnie. O, nie zauważy. Idealnie dla Hero Marina, bo Stalkery wychodzą na mapę. No i teraz Banshee, zobaczcie, nawet poczeka, żeby zsynchronizować jedną Banshee z drugą. No i tym samym zmaksymalizować obrażenie, jakie zada w linię mineralną. Jeszcze te Stalkery są dalej. No ładnie, bardzo ładnie Hero Marine. Tak jak trzeba. Ale kto wie, zobaczymy jeszcze jak są defensywo. Zobaczymy też, czy te Stalkery wpadną pod Siczanki. Jakby idealnie pod Siczanki weszły, to może coś się by wydarzyło, ale no to jest manewr, na który się raczej nie skusi, no bo to jest duże ryzyko też. Może po prostu wskoczy do głównej bazy swego rywala z Killows. Zaraz zobaczymy. Boże, to jest 11 probek. Nie no, Hero Marine ewidentnie przejmuje inicjatywę. Już ma dość tego przegrywania na Protossów. No i tutaj nic nie zdziała. Cały czas bezlitośnie Banshee strzela w probki. 13 łącznie padło. Tutaj w głównej bazie też nie ma wydobycia. No niedobrze, niedobrze. Dla Skilosa, niedobrze dla Rosji. Stalkery stoją, no jak... nieproszone w ogóle do tej całej rozgrywki, mam wrażenie. No i znowu kolejny podlot. I cyk, jakaś jedna, druga, może probka jeszcze padnie. No 17 łącznie. Oj, no nie, nie, nie. No nie poszło. Trzecią bazę nawet ma Hero Marine. No za chwilę będzie po prostu masa piechoty. Mediwaki, no to jak zawsze. Miny, dwa czołgi, ulepszenia. No jeszcze tylko o zbrojowni musi pamiętać Niemiec i wszystko będzie. Swoje ulepszenia też Skilos oczywiście robi. To początek idealny dla Niemca. Ma przewagę, no w zasadzie w każdym aspekcie rozgrywki. Większa armia, silniejsza. No chyba, żeby były jakieś błędy w kontroli jednostek. Kolejna baza Skilosa. 2-2 też zakolejkowane, no ale to już nie wygląda tak fantastycznie jak w pierwszym spotkaniu. Teraz jest zdecydowanie więcej błędów. Dużo Stalkerów swoją drogą zrobił. To w sumie może też być jak najbardziej w porządku. No i to jest początek pochodu niemieckiego. Pamięta o zbrojowni, no może minimalnie spóźniona, żeby rozpocząć od razu ulepszenia 2-2. No ale jest też możliwość, że tak rozgrywka skończy się zanim w ogóle obrośnie w piórka. Piechota niemiecka może po prostu wystarczy zaatakować i to będzie tyle. Straty Skilosa były olbrzymie w ekonomii, więc jego armia no też jest po prostu malutka. No i już dosiada Hero Marine. No Skilos po raz kolejny będzie się próbował jakoś tutaj wszczepić w tę rozgrywkę, jak rozbitek w deskę. No ale nie, już nic nie będzie. Zmiażdżony Skilos. Stalkery zjedzone, przybite. No nie było takiej możliwości, żeby coś jeszcze zrobił zawodnik z Rosji. Fajnie ustawieni Marines też między minerałami, maradery z przodu absorbują obrażenia, miny nawet nie musiały wystrzelić. No i strumień jednostek, prawie że nieprzerwany, dobra kontra z elotami, nawet bardzo dobra. Więc jeszcze musi trochę Hero Marine chyba powalczyć z tym, ale no już głównej armii nie ma co zatrzymywać. Jeszcze tutaj tych min na zakopywał. O, Dark Templary, no to widzę, że po rosyjsku chcę jeszcze to zakończyć. No ale tak jak mówię, nie ma nadziei, nie ma szans. Dwukrotna przewaga limitu. No i tutaj już nawet Putin by chyba odklepał. Nie da rady, panie Skilos. Czasami i on się musi wycofać. O, i Dark Templar, i tutaj, i tam Dark Templar. To kombinuje, w sumie nieźle pokombinował, bo 33 SCV zniszczył, no. Ale pół bazy mu urwało, a już nawet ponad połowę. Fajnie kombinował, no ale o, jeszcze walczy. Baza na godzinie drugiej.
No z taką fantazją trzeba przyznać. Może tu Reta jeszcze urwie, nie urwie, nie, wyreperował go Hero Marine. Wyreperował. GG, well played. No i powodzenia. Hero Marine jednak powrócił i odrodził się dzisiaj na tego Protossa. GG, no ładne rozgrywki. Całkiem dobre, no może ta ostatnia trochę mniej taka ze zwrotami akcji, ale koniec końców myślę, że bardzo dobry dzień rozgrywek. GG, no, dużego zaskoczenia nie było. Mana i Hero Marine awansują ze swojej grupy. Natomiast nie, no już za niedługo będzie oczywiście też amerykański WCS, tam będą jakieś 15-20 minut przerwy od tego momentu, podejrzewam, no może mniej w sumie. Normalnie robią 10 minut przerwy, ale jeszcze chwileczkę rozmawiają. Także Mana, Hero Marine awansują z grupy B. No i w sumie zgodnie z planem wszystko idzie. Polak z pierwszego miejsca. Jutro też was wszystkich bardzo mocno zapraszam na relację z grupy C. Będzie grać Laser z drużyny AGO Esports, czyli Mikołaj Ogonowski. Czekamy na niego. Jak ktoś tutaj jeszcze chce dużo StarCrafta pooglądać, to zapraszam oczywiście śledzić mój kanał. Za chwilę też będę pewnie jakieś gry sobie tak po prostu samemu grać. A jeżeli ktoś chce pooglądać amerykańskiego WCS-a, no to też on będzie tam na oficjalnym kanale StarCraftowym, chyba StarCraft na Twitchu, jak dobrze pamiętam. No, a ja będę tutaj już kończyć nagranie. Jeszcze raz dziękuję za followy. Gural81, Sejmo, Naczelny Wojarz, Grimek, dziękuję za followy. O, Pucek widzę, że jeszcze wpadł, rzucił donate'a. Bardzo ci dziękuję, Pucek. No, dzisiaj bardzo ładne donate'y. Dziękuję, dziękuję. Pucek, Anonymous, Kwazio, SGT, Satori, Yuki oczywiście, Krzychiu i mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem przypadkiem. Dobra, dziękuję za wsparcie kanału, wsparcie relacji i dziękuję jeszcze Biceps za 43 miesiące z rzędu, Tervire za 15 miesięcy z rzędu, Subas Twitch Prime, Jair321, no i oczywiście Deszczu, nawet Deszczu rzucił suba, dzięki wielkie. Luke, 3 miesiące subskrypcji, bardzo dziękuję. Złoty Feniks dla ciebie. Niethalf, też dziękuję za 17 miesięcy. Kaku, bardzo dziękuję za hosta. I mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. A jak pominąłem, to sorry, ale też dziękuję za wsparcie. Jabłkosz, dziękuję za followa właśnie teraz. A tutaj poszło bardzo dobrze. Ale miejmy nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej może jakimś sposobem. No Mana w sumie musiał dwóch protosów rozłożyć. Dokładnie, tak, dokładnie. Dwóch protosów Shadowna i Skillosa z Hero Marine'em się nie musiał nawet mierzyć. Ale myślę, że i tak by był gotowy. Jak widzicie, już odliczanie do amerykańskiego WCS-a trwa, ale tak jak mówię, ja teraz robię sobie krótką przerwę, no i wracam ze streamem, no też tak podejrzewam za te około 5-9 minut, już bez opóźnienia, także będziemy mogli trochę tutaj lepszy kontakt mieć. Jabłkosz, dziękuję za followa, no i pogram jeszcze jakieś gry rankingowe, także jak ktoś się jeszcze nie ubawił na dzisiaj, to zapraszam. Farangi StarCraft i do zobaczenia za chwileczkę.